Witam serdecznie, z tej strony Transdimension One. Powracamy do Subnautyki i naszego Cyklopa. Moi drodzy, w poprzednim odcinku uzyskaliśmy bardzo cenny i pożądany moduł umożliwiający nam ładowanie baterii napędzających Cyklopa. I dzięki temu, że nasz Cyklop jest bardzo energooszczędny, mamy możliwość ładowania energii szybciej niż ją zużywamy. Tym samym nasz Cyklop jest istnym perpetuum mobile. Jest w stanie funkcjonować sam bez żadnych stacji zaopatrzeniowych. Nie potrzebuje niczego. Dzięki temu możemy na przykład praktycznie pozbyć się tej naszej bazy, którą mamy tutaj. Możemy zrobić... możemy przenieść wszystkie nasze materiały do Cyklopa. I... możemy też przenieść nasz fabrykator do Cyklopa, bo jeżeli się nie mylę, to nie będzie nas stać na skonstruowanie. Mamy tylko dwie jednostki srebra. A jeżeli się nie mylę, fabrykator kosztuje tych jednostek srebra 3. Czyli brakuje nam jednej jednostki srebra. Sądzę, że najrozsądniejszym wyjściem byłoby tutaj zwyczajnie zdekonstruowanie tego fabrykatora i przeniesienie go na Cyklopa. Dzięki temu będziemy mieć naszą mobilną bazę. Dalej. Możemy zamontować nasz fabrykator tutaj oraz zacząć montować. Momencie, możemy zamknąć ten głos? O, może. Ok. Ale tej przestrzeni już nie możemy w żaden sposób zamknąć, prawda? Nie. Dobrze. Potrzebujemy szkła i tytanium. Szkło możemy wyprodukować, tytanium powinniśmy mieć w zapasie. Gdzieś tutaj jeszcze jedną rzecz po drodze możemy zrobić. Przegryźć coś oraz... A, nie mamy miejsca. O nie, powinniśmy mieć miejsce. Za dużo rozwaliłem i zmarnowałem troszeczkę. Dobrze. Skoczymy szybko po zapasy, które mamy tutaj. I odłożymy rzeczy, które nam są aktualnie niepotrzebne. Chociażby te wszystkie, ok. Potrzebny nam jest kwarc i potrzebny jest nam tytanium. Będziemy mieli 3 jednostki szkła, ale teraz, od kiedy nasz cyklop jest w pełni niezależny, możemy nim zwyczajnie popływać sobie i pozbierać zapasy, których nam brakuje. Zaczniemy od próby tutaj starannego zapełnienia
jak największej części. No, ciekawe. Możemy skonstruować wzmocnienia dla kadłuba cyklopa, aby ten mógł zanurzyć się głębiej. Co ja chciałem zrobić? Chciałem wytworzyć szkło. Dobra, i teraz posiadając to szkło... możemy... możemy stworzyć przestrzeń do przechowywania. Tutaj coś na ścianie zmieścimy. Brzydko to wygląda. Wybaczcie, muszę to troszeczkę poprawić. Wiem, że to nie ma jakiegoś super głębokiego znaczenia. Idealny piksel. Jeszcze gorzej. Ostatnie podejście. Jak teraz mi się nie uda tego ułożyć jakkolwiek rozsądnie, to dajemy sobie z tym spokój. Za daleko. Dobra, skłamałem. To jest ostatnie podejście. Powiedzmy, że tak może być. Odłożymy tutaj. Teraz już będziemy stosować segregację minerałów, aby wiedzieć bez zaglądania do skrzynki, co w niej może być. Tutaj będzie tytanium. Z tej strony tu będzie szkło. I tutaj będą odpowiednio złożone rzadsze substancje. Zapadł zmierzch. Odłóżmy to wszystko, co nam nie jest niezbędne. Gdybym chciał bawić. Tak. Nie, jak widzicie, moi drodzy, nie musimy się już martwić o zapasy. Ja chcę ciebie rozwalić, a nie zjeść. O, właśnie. Możemy zasadzić. Jeszcze nic nie urosło. Doskonale, doskonale. Nasz cyklop zaczyna przybierać takie kształty, jakie sobie od niego życzę. Dodamy tutaj jeszcze jedną. To dam jeszcze sobie bardzo, bardzo dużo przestrzeni tutaj ładunkowej na naszym cyklopie. Dodamy, będziemy ją dodawać w trakcie, gdy będziemy zbierać nowe rzeczy.
sądzę, że moglibyśmy spróbować popływać przed brakiem aurory w cyklopie, ponieważ cyklopowi nie straszni są żniwiarze. A więc być może uda nam się zgromadzić jakieś substancje, które wcześniej były dla nas absolutnie niedostępne właśnie ze względu na to, iż żniwiarze nas odpędzali od tamtych obszarów. Najpierw popływamy sobie troszkę i pogromadzimy takie bardziej podstawowe substancje, które również będą nam potrzebne. I gdy tak o tym myślę, dochodzę do oczywistego wniosku, że powinienem był z naszej bazy dużo więcej rzeczy, dużo więcej właśnie zasobów ze sobą zabrać. W końcu i tak nie zostawiliśmy w bazie nawet fabrykatora. No ale powiedzmy, że nasza baza to już taki magazyn, tylko i wyłącznie magazyn. Gdzie ja zostawiłem swój statek? O, i widzę, że cofnęliśmy się praktycznie do naszej bazy. Już szybciej byłoby na powierzchnię wypłynąć. Welcome aboard, Captain. Okej. Systems online. I wracamy na dół. Zbieramy te rzeczy, które uważamy, że będą nam potrzebne. Na razie jest to przede wszystkim kwarc, ponieważ kwarcu praktycznie w ogóle nie posiadamy. Już nie posiadamy żadnych zapasów kwarcu. Poza tym, który teraz właśnie gromadzimy. Gdzie nie chcemy głębiej wpływać do tej jaskini, widzimy, że znajdują się tutaj leża bardzo niebezpiecznych, eksplodujących ryb. Nie ma sensu zakłócać im spokoju i prowokować ich do ataku. Rozglądam się tutaj głównie za kwarcem, ponieważ tak jak wspominałem, jest to rzecz, jest to surowiec, którego praktycznie nie posiadamy już. Ten wrak prawie na pewno musieliśmy przybrać. Wróćmy na okręt. I będę się starał teraz, jeden z moich priorytetów jest skonstruowanie na okręcie stacji ładującej zwyczajne baterie. Do czego potrzebuję trzech jednostek srebra, gdzie my posiadamy tylko dwie jednostki cały czas. A nie, momencik, przepraszam was bardzo, potrzebujemy jednej jednostki srebra i możemy to zrobić natychmiast. Ponieważ potrzebujemy do tego miedzi, potrzebujemy tego jednej jednostki srebra. Jeżeli sobie przypomnę, gdzie my to srebro zostawiliśmy. Istnieje szansa, że zostawiliśmy je tu. Tak, ok. Czyli jedną jednostkę srebra. Tytaniu. Potrzebujemy szkła. Potrzebujemy miedzianych kabli. Potrzebujemy dwóch jednostek miedzi, więc cały czas zapominam o tym. Dwóch jednostek miedzi. I teraz powinniśmy być w stanie skonstruować oczywiście musimy jeszcze skonstruować chip. A żeby skonstruować chip, musimy skoczyć na dół.
korale, które tutaj zostawiliśmy. I coś jeszcze? I jedną jednostkę miedzi. Tutaj to miedzi, jeżeli dobrze pamiętam, już nie będziemy posiadać, czyli będziemy musieli popływać i popukać w te najbardziej pospolite kamienie w celu uzyskania tej dodatkowej jednostki miedzi. A nie, przepraszam, moi drodzy, bełkotałem oczywiście, potrzebne, nie potrzebujemy miedzi, aby skonstruować chip komputerowy. Tym samym teraz możemy skonstruować, gdy tylko weźmiemy sobie zapas tytaniu. I na dole, w bardzo bezpiecznym miejscu, bo tuż ponad punktem, w którym to wynurzamy się z wody, umiejscowimy to elektryczne urządzonko i zaczniemy ładować te bardziej puste baterie. Możemy od razu wymienić wszystkie baterie, które nie są w pełni naładowane, dla świętego spokoju. Widzę, że mogę część rzeczy tutaj zostawić. Od razu przetworzę sobie szkło i wytworzę sobie garść nowych schowków. Na tej samej zasadzie będę je sobie tutaj ustawiał, co są po drugiej stronie, aby było to w miarę symetryczne pomieszczenie. Oczywiście dość trudno będzie tutaj za pomocą tak nieperfekcyjnego interfejsu jakoś ładnie je ustawić. Ale powiedzmy, że jest to prawie że znośna sytuacja. Kwarc. Okej, tutaj rzadsze substancje. Tutaj kwarc. Tutaj szkło. A tutaj w tych dwóch tytani. Podpłyniemy sobie kawałeczek dalej. Nadal będziemy się rozglądać za tymi podstawowymi substancjami. Musimy sobie zgromadzić ich solidniejszy zapas, moi drodzy. Płyniemy sobie na spokojnie. Nie musimy się przejmować energią, mamy jej właściwie teoretycznie nieskończony zapas. Znów wpływamy do lasu grzybów. Najwyraźniej musieliśmy zboczyć odrobinkę ze ścieżki, którą rozważałem sobie wcześniej. Spróbujmy skorygować nasze podejście i mimo wszystko spróbować dopłynąć raczej do wraku, aniżeli wraku Aurory. I zbadać te przestrzenie, które wcześniej były przed nami skryte przez prezencję żniwiarzy. Widzę tutaj w większości sól. Sól nie jest nam aż tak potrzebna.
widzę kawałki wraku, z których można odzyskać tytanium. I chyba skuszę się i podpłynę po te dwa fragmenty wraku. To są aż 4, 8, 12 jednostek tytanium. Otworzymy sobie tutaj. Jak widzicie, na razie są to te najbardziej podstawowe substancje. O, znaleźliśmy srebro, aby mi usta zamknąć, ponieważ srebro jest jedną z najrzadszych i najbardziej przez nas upragnionych substancji, jak do tej pory. Żadna substancja nie była przez nas bardziej i częściej potrzebna, wymagana do tego, aby posunąć się dalej, posunąć się naprzód. Na razie tutaj, jak widzicie, przemieszczam się w bezpiecznym akwenie, a więc nie martwię się żniwiarzem, nie rozglądam się za nim aż tak bardzo, ale im dalej tutaj zajdziemy, im głębiej zapłyniemy, tym bardziej uważnie będę zmuszony się za nim rozglądać. Jak widzicie, moi drodzy, nasze power cell'e ładują się dużo, dużo szybciej niż zużywają. Nawet gdy my teraz będziemy zmarnowałem. Nawet gdy my teraz będziemy używać energii dodatkowo do produkowania różnego typu dóbr, chociażby przetwarzania złomu na użyteczny dla nas materiał. Powolutku, powolutku zbieramy potrzebne nam zasoby. Nie ma już żadnego, dosłownie żadnego czynnika, który by nas limitował. Teraz to już tylko kwestia czasu, nim odblokujemy wszystko, co byśmy chcieli w tej grze odblokować. Dobra. Tutaj będziemy mieli srebro. Ile mamy? Możemy skonstruować sobie jeszcze jeden schowek i tak właśnie uczynimy. Ponieważ chciałbym zacząć oddzielać materiały szlachetne od tych mniej szlachetnych. Tutaj będziemy umieszczać substancje, które nam się raczej nie przydadzą. Dobrze. Czy jest jeszcze coś, co powinien zrobić? Tak, chciałem się najeść i napić. Jak widzimy, dostarczamy więcej żywności niż wody. Będziemy mogli temu niebawem zaradzić przez zmianę typu stroju, kombinezonu, ale na razie przynajmniej mamy, moi drodzy, jeszcze wodę w zapasie, że tak to. Zasadźmy tyle melonów, ile się odważymy tutaj umieścić. Okej, możemy jeszcze. No, jakiś dojrzał? Halo? O, super.
I mamy teraz niemalże pełne pole uprawne. Nie musimy się zbytnio przejmować. Oczywiście nie musimy też co chwilę wymieniać tego. Pamiętajmy, że mamy aż 6 baterii, więc 1, 2, 3, 4, nawet 5 może się zużyć. Ale ja wolę robić to za każdym razem, gdy jestem w okolicy. Dzięki temu mam pewność, że nie zapomnę. Dobra. Ale zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, żeby odłożyć ten nienaładowany. Okej. Powolutku, powolutku wszystko się jakoś układa tutaj. Możemy znów sobie wyruszyć, popływać, zabrać te najbardziej podstawowe rzeczy. Ale tutaj już musimy uważać, moi drodzy. Tutaj już obok zaczyna się terytorium żniwiarzy. Tak więc pływając sobie swobodnie, musimy pamiętać o zagrożeniu z jego strony. Na razie zbieram sobie złom, no i widzimy cały maksymalny złom, jaki możemy udźwignąć, został zebrany. Wracamy sobie i w następnym odcinku zaczniemy od bardzo fascynującego zadania, którym jest przetopienie całego złomu. Na razie dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!